Otóż idę sobie raz ulicą. Nagle patrzę, coś leży. Takie niewielkie, szare leży i nie rusza się. Podchodzę bliżej, jeszcze bliżej, przyglądam się i poznaję. To rozum. Ktoś zapewne przechodził tędy i po razie... Zgubił rozum. Ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski, taki poważny, rozmiar średni, stan rozumu mało używany. Co robić, myślę? Zostawić tak rozum na ulicy nie wypada, a chodzić od człowieka do człowieka i przyglądać się, czy mu rozumu nie brać? Nie uchodzi. Zresztą po czym ja poznam, kto u nas ma rozum, a kto go nie ma? Na oko to tak nic nie widać. Poszedłem z tym rozumem do gazety. Ogłoszenie wypisałem, znaleziono rozum, męski, stan bardzo dobry, prawie nowy. Wydrukowali, czekam tydzień, dwa tygodnie i nikt się nie zgłasza. Oj, głupi, a człowiek niemądry. No jakże on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? Przypuśćmy, że mu ta gazeta wpadnie do ręki, że on przeczyta to moje ogłoszenie, to co on z tego zrozumie? Nic, bo on nie ma rozumu. Poszedłem z tym rozumem na milicję. Rozum mój, jaki znalazłem, i nie wiem, co z nim zrobić. No, milicja też nie wiedziała. Bo skąd ma wiedzieć? Gdyby rozum był skradziony, mówią, bardzo proszę, moglibyśmy się zająć. Ale znaleziony nie my. Biuro przedmiotów znaleziony przy tramwajach się znajduje. Chwileczkę, mówię, tramwaje u nas dochodzenia nie zrobią, a tymczasem my musimy wiedzieć, czyj to rozum. U mnie on leży zupełnie bezczynnie, a tymczasem komuś może się przydać. No i zgodzili się. Dochodzenie przeprowadzili, nawet niedługo trwało, coś tam głowy prześwietlali, coś w tym rodzaju. I cóż się okazało? Otóż okazało się, że ten rozum do niedawna należał do pewnego skromnego urzędnika, który ostatnio wysoko awansował. Pobiegłem do niego z tym rozumem, przyjął mnie grzecznie, a rękę podał. Proszę, zawołałem, mówi, chlast mu ten jego rozum na biurko. Mówi, o, co to? Nie poznał. Mówi, pański rozum, znalazłem, odnoszę. Jakżeż on się wtedy zdenerwował, jak krzyczał na mnie, a pięścią mi przed nosem wygrażał i wyrzucił mnie w końcu z tym swoim rozumem za drzwi. Ja nie mam pretensji, człowiek bez rozumu do wszystkiego jest zdolny. Prawda? Zabrałem ten jego rozum, wyszedłem na ulicę i... Wyrzuciłem. Nurtował mnie jednak niepokój. Jakżeż on sobie daje radę na takim stanowisku bez tego rozumu? No i na drugi dzień zatelefonowałem do jego sekretarki. Dzień dobry, mówię. Dzień dobry, powiada sekretarka. Proszę pani, chciałem się dowiedzieć, czy pani szef nie ma przypadkiem zastępcy? Ma, powiada. Dwóch. A, wszystko jasne, jak ma dwóch zastępców, to podjabła mu rozum.